Witam, witam bardzo serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś odcinek 113 i kto wie, może to 113 pechowa, bo dziś audycja krótka w ramach reanimacji metodą usta tego coraz bardziej leciwego programu. Jakieś wyjaśnienia będą na końcu. Dzieje naszej cywilizacji giną w pyle historii i to w sensie dosłownym. Trzeba szczątki takich cywilizacji wykopywać z tego pyłu, a i wtedy trudno jest wydobyć z nich to, co wydarzyło się w czasach, w których powstały. Akadowie, którzy byli spadkobiercami Sumerów, założyli 4200 lat temu potężne imperium. Dominowało ono w całym regionie, by nagle rozpłynąć się bez śladu. Nie wiedząc, co się stało, historycy przez długie lata uważali, że powodem są wewnętrzne walki o władzę. Jednak ostatnie badania, przeprowadzone przez doktora Tsujoshi Watanabe z japońskiego Uniwersytetu Hokkaido, wykazały, że cywilizacje zniszczyły burze pyłowe, które nawiedziły ten rejon świata przez wiele lat z rzędu. Potężna susza i pył zniszczyły rolnictwo i ludzie po prostu nie mieli co jeść. Żyzna gleba z tego regionu została po prostu zdmuchnięta przez wiatr i do dziś teren ten jest trudny do zagospodarowania. Dlatego tak mało wiemy o tej cywilizacji i w tym świetle odkrycie Göbekli Tepe jest prawdziwym cudem. Odkrycie Göbekli Tepe zmieniło historię świata i tak historycy, jak i archeolodzy nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Uważają, że miejsce, gdzie się znajduje budowla, było pierwszą megalityczną świątynią ludzkości. Jest to na dodatek kapsuła czasu datowana na 13 tysięcy lat w naszą przeszłość, w niezwykłe dla ludzkiej historii czasy młodszego Dryasu, gdzie doszło do katastrofy na skalę planetarną. Göbekli Tepe to neolityczne, pochodzące z czasów kamienia gładzonego sanktuarium wzniesione na wyżynnym grzbiecie w południowo-wschodniej części tureckiego regionu Anatolia, 15 km na północny wschód od Sanliurfy, wcześniej znanej jako Urfa lub Edessa. Göbekli Tepe jest uznawane za najstarszy zbudowany przez człowieka obiekt sakralny. Obiekt został wzniesiony przez koczowników w X wieku przed naszą erą, czyli 12 tysięcy lat temu i jest odkopywany od 1994 roku przez niemieckich i tureckich archeologów. Razem z Nevali Kori, Göbekli Tepe zrewolucjonizowało zrozumienie euroazjatyckiego neolitu. Göbekli Tepe po raz pierwszy zostało zauważone podczas badań rozpoczętych przez Uniwersytet w Istambule i w Chicago w 1964 roku, podczas których uznano, że wzgórze nie jest do końca naturalne i być może kryje w sobie bizantyjskie miejsce pochówku. Podczas badań zauważono dużą ilość płyt wapiennych, a także krzemień, co było powodem założenia, że to bizantyjski cmentarz. I w 1994 roku Klaus Schmidt z German Archaeological Institute w Istambule odwiedził to miejsce i uznał, że jest znacznie starsze niż Bizancjum i ma neolityczne korzenie. Od 1995 roku prowadzi się tam wykopaliska archeologiczne prowadzone przez GAI w Istambule, a także Muzeum Sanliurfy, początkowo pod kierownictwem Schmidta, aż do jego nagłej śmierci w 2014 roku. Przed wykopaliskami miejsce to używano jako orne pole, na którym uprawiano warzywa. Całe generacje rolników uprawiające tę glebę wyorywało z ziemi rozmaite, obrobione skały, które układano na stosy, przez co przestały mieć znaczenie archeologiczne. Naukowcy z Hochschule z Karlsruhe zaczęli dokumentować wykopaliska dokonane przez archeologów i wkrótce natknięto się na pierwsze słupy o kształcie litery T. Niektóre z tych słupów nosiły ślady zniszczeń, prawdopodobnie od pługów uprawiających tę ziemię lokalnych chłopów. Göbekli Tepe jest uważane za najstarszą strukturę religijną na świecie. Zawiera ono ponad 20 okrągłych struktur, które w celowy sposób zostały zakopane. I do tej pory odkopano tylko 6 z nich.
Każda z okrągłych struktur ma średnicę od 10 do 30 metrów i składa się z potężnych kamiennych słupów o kształcie litery T, wykonanych ze skały wapiennej i bogato zdobionych. Słupy nie są identyczne i ich wysokość waha się od 3 do 6 metrów. Płyty wapienne były wycinane w kamieniołomie odległym o zaledwie 100 metrów. Płyty odkuwano prawdopodobnie za pomocą prymitywnych narzędzi krzemiennych. I archeolodzy uważają, że całej tej niezwykłej pracy dokonano właśnie przy użyciu tych prymitywnych narzędzi. W centrum każdego kręgu znajdują się dwa słupy, które prawdopodobnie stanowiły podporę dachu. Dookoła ustawiono w równomiernych odstępach kolejne 8 słupów. I wiele z tych podpór ozdobiono płaskorzeźbami, reliefami i abstrakcyjnymi piktogramami. Piktogramy reprezentują powszechnie zrozumiałe święte symbole, jakich używano w neolicie. Reliefy przedstawiają lwy, byki, dziki, lisy, gazele, osły, węże i inne gady, insekty, pająki i ptaki, w szczególności sępy. W czasie, kiedy budowano ten kompleks, jego okolica była znacznie bardziej zielona i była w stanie utrzymać ludzką populację na długo przed tym, zanim rozpoczęto uprawiać pola i prowadzić osiadły tryb życia. Symbol sępa jest również znany z innych neolitycznych miejsc, takich jak Catalhoyuk i Jerycho. Uważa się, że w czasach neolitycznych w kulturach Anatolii i Bliskiego Wschodu celowo oddawano ciała zmarłych na pożarcie sępom. Niekiedy usuwano głowę zmarłego i ją mumifikowano. Taki pochówek stosowany jest w buddyzmie i zaratusztrianizmie w Indiach. Słup 43, znany lepiej pod nazwą kamienia sępa, ma dla Gobekli Tepe specjalne znaczenie, bo jest na nim ukryty astronomiczny kod, przez który można dotrzeć do umysłu starożytnego ludu, jaki wzniósł ten monument. Kod, który sięga 40 tysięcy lat w przeszłość i opisuje katastrofę, do jakiej doszło w młodszym Dryasie, jest najprawdopodobniej fundamentem, na którym powstały wszystkie światowe religie. I oznacza to, że odkrycie Gobekli Tepe ma znaczenie, które trudno jest przecenić. I w tym sensie słup 43 jest prehistorycznym kamieniem z Rosetty. Pokazuje on, że ludzie, którzy wznosili tą megalityczną budowlę, nie byli tylko prymitywnymi myśliwymi zbieraczami, ale także astronomami, którzy posiadali wiedzę o tym, że gwiazdy bardzo powoli, przez całe milenia, zmieniają swoją pozycję na niebie w procesie, który dziś nazywamy precesją planetarną. Mimo to dziś nadal uważa się, że autorem tego odkrycia jest grecki astronom Hipparch, który miał go dokonać 200 lat przed naszą erą. Tymczasem ludzie z Gobekli Tepe dzięki tak rozumianej astronomii byli w stanie dokładnie zaznaczyć na słupie datę kosmicznej katastrofy, do jakiej doszło na Ziemi w młodszym Dryasie. I słup 43 jest w całości poświęcony upamiętnieniu tego wydarzenia, które mimo że tragiczne w swoich skutkach, sprawiło, że ludzie zaczęli tworzyć cywilizację taką, jaką znamy dziś. Oznacza to także coś jeszcze. Mianowicie to, że rozumienie astronomii i zapis astronomiczny na prehistorycznych monumentach nie był wyjątkowy tylko dla Gobekli Tepe, ale był stosowany niemalże we wszystkich zamieszkałych przez ludzi miejscach na Ziemi. Zapis astronomicznych wydarzeń można odnaleźć w malowidłach, w paleolitycznych jaskiniach, neolitycznych świątyniach, w sztuce epoki brązu, w egipskiej mitologii i w symbolach epoki żelaza. Zrozumienie tej symboliki ma ogromne znaczenie, bo jest uniwersalne dla każdej starożytnej kultury, która rejestrowała sytuację na niebieskim firmamencie, zmieniając jedynie symbole, które reprezentowały dane gwiazdy czy konstelacje. Ich właściwa interpretacja sprawia, że nieoczekiwanie mamy do dyspozycji niezwykłe narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokonać zodiakalnego datowania, które będąc alternatywne do metody radiowęglowej, pozwala precyzyjnie ustalić dany moment w naszej prehistorii. I ten zodiakalny kod jest widoczny dla wszystkich, i zodiakalne konstelacje widać ukryte niemalże wszędzie w prehistorycznej sztuce.
Do niedawna uważano, że wyrzeźbione w kamieniu lub wymalowane na ścianie jaskini postaci symbolizują prawdziwe zwierzęta. I do tej pory za najstarszą taką paleolityczną sztukę uważana jest figurka lwa człowieka, znaleziona w jaskini Hollenstein w południowych Niemczech i wyrzeźbiona z kłamamuta 38 500 lat przed naszą erą. I jak się okazało, ta figurka reprezentuje układ zodiakalny interpretowany jako gwiazdozbiór Raka, który w tamtych czasach widniał na niebie podczas przesilenia zimowego. Podobną figurkę znaleziono w jaskini Vogelherd, wyrzeźbioną z kolei z kości bizona, a w sławnej jaskini Chauvet znaleziono malowidła na ścianie jaskini przedstawiające lwy. Tak figurkę, jak i malowidła oceniono na 32,5 tysiąca lat przed naszą erą. I wszystko to koresponduje z gwiazdozbiorem Raka i trudno tu mówić o przypadku czy modzie na powstawanie wizerunków lwów. Najsłynniejszym malowidłem na ścianie jaskini są zwierzęta przedstawione w jaskini Lascaux. Malowidła umieszczono w głębokim szybie prowadzącym do bardzo ciemnej jaskini. Malowidło w swoim centralnym punkcie przedstawia bizona i martwego człowieka, otoczonych przez wiele innych zwierząt. Naukowcy obecnie uważają, że są to scenki rodzajowe, przedstawiające życie ludzi w tamtych czasach. Jeśli jednak popatrzeć na to malowidło jako reprezentację sytuacji kosmicznej, nieoczekiwanie okazuje się, że jest to mapa nieba z czterema zodiakalnymi gwiazdozbiorami i z punktami, w których dochodzi do równonocy, a także do przesilenia letniego i zimowego. Jest to więc ustawienie, które wskazuje na odpowiedni rok. Cztery zwierzęta reprezentujące gwiazdozbiory to bizon, który na rysunku w jaskini jest przebity włócznią, nosorożec, jakaś odmiana kaczki i koń. Jeśli przełożyć je na zodiaki, są to koziorożec, waga, byk i lew. Ustawienie ich na ścianie w Lascaux, jeśli byłoby precyzyjne, to pokazuje ono pewien specyficzny moment w czasie i określono go na 15 300 do 13 000 lat przed naszą erą. Ponieważ mieszkający w jaskini ludzie palili tam ogniska, można było zbadać zwęglone drewno metodą radiowęglową, które bez cienia wątpliwości potwierdziło datowanie zodiakalne. I ma to ogromne znaczenie. Bo w takim razie ktoś, kto wykonał te malowidła na ścianie jaskini, chciał nie tylko coś upamiętnić, ale także coś przekazać potomności, czyli nam. Jeśli bizon reprezentuje gwiazdozbiór koziorożca i jest przebity włócznią, oznacza to jakieś kosmiczne niebezpieczeństwo. I to niebezpieczeństwo pochodziło z roju taurydów, które pokazały się na niebie na tle koziorożca, tworząc wizerunek takiej włóczni. I rzeczywiście, w młodszym Dryasie jedna z komet z tego roju stała się przyczyną ziemskiej katastrofy. I nie jest to tylko poetycka interpretacja takiego malowidła, bo zagrożenie kosmiczne, którego obawiał się człowiek, potwierdzają inne badania naukowe. Półkula północna przechodziła wówczas poważne zmiany klimatyczne. Zmieniła się także kultura z Magdaleńskiej, która tworzyła wyrafinowane kamienne narzędzia i tworzyła realistyczne wizerunki na ścianach jaskiń, na Azylską, gdzie zaczęto używać abstrakcyjnych symboli i tworzyć znacznie skuteczniejszą broń z ostrzem wiórowym na czele, a także harpuny z poroża jelenia. I sugeruje to migrację i przybycie innych ludzi na teren Europy. Wszystkie te zmiany spowodowały dramatyczny spadek ludzkiej populacji i silną potrzebę u ludzi takich jak ci z groty Lascaux, aby w jakiś sposób przechować wiedzę o tym wydarzeniu. I dlatego symbolika w Göbekli Tepe, w sensie dosłownym, nie wyrosła na kamieniu. I to, co widać na słupie 43, jest zodiakalnym systemem datowania i zapisu informacji, który powstał w czasach młodszego Dryasu, kiedy doszło do uderzenia naszej planety przez dużych rozmiarów kosmiczny obiekt. Pozbawiona głowy postać człowieka na samym dole słupa reprezentuje najprawdopodobniej utratę życia przez dużą część ludzkiej populacji. Na samej górze słupa znajdują się trzy przedmioty, nazywane często torebkami,
które porównywane są do tego, co w swoich rękach na sumeryjskich wizerunkach nosili Anunnaki. W tym jednak przypadku jest niemalże pewne, że oznaczają one przesilenia i równonoce. Pod nimi znajduje się wizerunek długonogiego ptaka i są to zodiakalne ryby. Dalej widać atakującego koziorożca, reprezentującego bliźnięta i niedźwiedzia. I w tym przypadku jest to zodiakalna panna. Czyli jest to jesienna równonoc, zimowe przesilenie i wiosenna równonoc. Przesilenie letnie reprezentuje koło, czyli symbol słońca, które wisi nad sępem lub być może orłem, reprezentującym strzelca. Jedyny moment w historii, w którym te konstelacje byłyby widoczne na niebie w takim właśnie ustawieniu, to moment katastrofy kosmicznej w czasach młodszego Dreasu, pomiędzy 10785 rokiem przed naszą erą, a 10885 rokiem przed naszą erą, co znów potwierdzają badania radiowęglowe. Sugerują to także wizerunki na innych słupach w Göbekli Tepe, co oznacza, że mieszkający tu ludzie byli naocznymi świadkami straszliwej katastrofy, potwierdzone przez olbrzymią ilość śladów, jakie po sobie pozostawiła, od Ameryki aż po Turcję. I to z tamtych czasów pochodzi historia potopu, a także obraz płonącego węża spadającego na ziemię. Kosmiczna katastrofa jest także wytłumaczeniem gwałtownych zmian klimatycznych i wyginięcia megafauny, co widać w badaniach archeologicznych, a także w rdzeniach lodowych pobranych z lodowców Grenlandii. I taka kosmiczna symbolika jest nieustannie kontynuowana przez kolejne tysiąclecia. Kilkaset kilometrów od Göbekli Tepe znajduje się stanowisko archeologiczne Katalhöyük i jest to jedno z pierwszych miast, które funkcjonowało przez całe milenium, od 7200 roku przed naszą erą do 6200 roku przed naszą erą. Miasto złożone było z tysięcy prostokątnych domów połączonych ze sobą ścianami. I wiele z tych domów ma w swoim wnętrzu niewielkie miejsca kultu w formie instalacji złożonych z malunków, płaskorzeźb i wkomponowanych w ściany czaszek zwierząt. W Katalhöyük znaleziono wiele takich prehistorycznych ołtarzy i można je podzielić na cztery różne typy reprezentowane przez zwierzęta. Był to niedźwiedź, byk, baran i lampart. To, że w tych mini świątyniach przedstawiono tylko cztery rodzaje zwierząt, od razu sugeruje przesilenia i równonoce. W czasach, w jakich rozwijało się miasto, dominujące na niebie konstelacje to panna, koziorożec, baran i rak. I używając datowania zodiakalnego, odpowiada to czasom 7200 lat przed naszą erą do 6600 lat przed naszą erą. I znów daje to pełne potwierdzenie i zgodność z metodą radiowęglową. Miejsca kultu znaleziono tylko w najstarszej części miasta, co sugeruje jednocześnie, że ludzie ci kultywowali symbolikę astronomiczną stworzoną w czasach rozkwitu Göbekli Tepe, która przetrwała do 6600 roku przed naszą erą w południowej Turcji. I Göbekli Tepe, mimo że jest wyjątkowym miejscem, nie jest jedynym w tym rejonie. Słupy o kształcie litery T znaleziono także w Nevali Kori, w Hamzan Tepe, Sefer Tepe i Karahan Tepe. Klaus Schmidt uznał, że symbole przypominające literę H oznaczają słońce i księżyc, a także mężczyznę i kobietę. I widać je na wielu słupach, ale inni, tacy jak Dithart, są przekonani, że H reprezentuje Oriona. W kręgu D księżyc jest oznaczony w postaci półksiężyca, a słońce ma otwór w swoim centrum. I z pewnością ten zestaw symboli ma znaczenie astronomiczne i coś sobą reprezentuje. Włoski archeoastronom Giulio Mali z Politechniki w Mediolanie uważa, że Göbekli Tepe to miejsce, w którym dokonywano obserwacji Syriusza. Wiele słupów ma na sobie wyrzeźbione ręce, niemalże stykające się w okolicy pępka. I co ciekawe, ogromne kamienne głowy Moai na Wyspie Wielkanocnej mają ręce złożone w niemalże identyczny sposób. Nie ma pewności, jakie jest tego znaczenie, ale może to oznaczać narodziny albo powtórne narodziny.
i w podobny sposób przedstawiono w Sumerze boginię Inanę, a symbole wyrzeźbione w Gobekli Tepe powtarzają się na sumeryjskich budowlach, co wskazuje na ścisły związek jednej kultury, która dała początek młodszej. Jak widać, proszę Państwa, Gobekli Tepe to skomplikowane puzzle, które da się odtworzyć. Prehistoryczna kultura zostawiła je, aby coś nam przekazać, a także opowiedzieć swoją własną historię, której klucz tkwi gdzieś w gwiazdach. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak Państwo wiecie, Polaraxa przechodzi pewien okres chaosu i zwłaszcza YouTube ze swoją cenzurą sprawia najwięcej kłopotów. Pan Łowca Złota doradził, aby rozproszyć uwagę YouTube'a i zamiast jednej dłuższej audycji robić więcej krótszych. Wtedy ryzyko rozłoży się na więcej punktów. I zgadzam się z tym, bo nic tak nie dołuje jak zabranie reklam już po 30 sekundach od opublikowania programu. I stąd dzisiejsza szybka i krótka audycja. Dziękuję wszystkim przyjaciołom programu. Bardzo sobie cenię tę przyjaźń, mimo że jest ona tylko cyfrowa. Serdeczne pozdrowienia dla Państwa z Altanki na Florydzie i do następnego spotkania. Dobranoc. Mówił Chris McKinnon.